że teatr nieustająco przekracza granice. I mam poczucie, że wielu twórców obserwujemy od lat, którzy przekraczają granice na naszych oczach niejako. Takim twórcą jest Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski. Jestem ogromnie ciekawa, w jakim kierunku pójdzie teatr Grzegorza Jarzyny, jednego z najważniejszych polskich twórców. I rodzą się nowi twórcy na naszych oczach. I bez przekraczenia granic nie ma możliwości. Teatr zatrzymałby się. Musi nadążać za życiem, za pulsem ulicy i za temperaturą, która jest w nas. Absolutnie. Przekraczamy te granice. Ledwo cię poznał, a już okrutnie polubił. Już mój świat. W jaki sposób i po co? Nie wiem, tak czuję. Niezwykłe jest to, że każdy bardzo mocno i osobiście odbiera prowokacje tych ról, tych postaci bernhardowskich i bardzo jakby w odpowiedzi daje z siebie. Zdaje się, że nie można tego inaczej traktować. To za każdym razem jest jakieś ja, w którym człowiek znajduje swoje lęki, swoje pragnienia i przede wszystkim jakieś ten swoje ciśnienie osoby, to jakąś nieprawdopodobną energię, jaką widzimy w tym człowieku. Ja właśnie nie mogę się zgodzić na to, że nazywałem Bernharda negatywnym pisarzem. On tak straszliwie atakuje wszystko, ale można powiedzieć, frenetyczność tego ataku, siła witalna, humor podpisuje się za życiem. To nie jest poeta śmierci, to jest poeta bezkompromisowy. Zastanawiałem się, czy ten kontekst, przez który oglądamy to przedstawienie, kontekst zeszłego tygodnia, tak nagle z jednej strony poczułem żal, że dorzucam coś do tamtego, jakbyśmy nie byli na dość obłąkani żalem i w ogóle ofiarą, to znaczy takim myśleniem polskim, mesjanizmem swoim, prawda, że aż się przeraziłem, że coś dołączam się do czegoś, do czego no z jednej strony nie mam prawa, a z drugiej strony nie miałem takiej intencji. I nagle te wszystkie wielkie słowa typu ofiara, poświęcenie, zaczęło mnie to boleć. Możemy na tym festiwalu prezentować bardzo szerokie spektrum, w zależności jaki temat dominuje kolejnej edycji. W tym roku była to estetyka współczesnego teatru, temat absolutnie niewyczerpywalny, temat fascynujący. I pełniejsza rozmowa jest, jeżeli rozmawiamy w zderzeniu z ważnymi propozycjami ze świata. Oczywiście tego przydomku międzynarodowy uczymy się. Do tej pory propozycje, które Państwu zaproponowaliśmy, były spektakle, które zaprosiliśmy, były ważne ze względu na swoją tematykę.